Obecnie odkryto i sklasyfikowano prawie 3200 gatunków węż. Zamieszkują one całą planetę poza Antarktydą, Nową Zelandią, Grenlandią, Islandią oraz Irlandią. Każdy z gatunków posiada wyjątkowe cechy, takie jak wielkość, kolor czy toksyczność jadu. Tym razem skupimy się na tych wężach, które osiągają największe, najbardziej imponujące rozmiary. Weźmiemy pod lupę zarówno gatunki żyjące obecnie, jak i te wymarłe. Czarna mamba to największy jadowity wąż występujący w Afryce. Choć nazwa sugeruje jego zabarwienie, to czarne osobniki należą do rzadkości. Częściej spotkać można węże oliwkowe, brązowe, zielone czy szare. Nazwa czarna mamba wzięła się od czarnego zabarwienia wewnętrznej części jej pyska. Największe osobniki osiągają do 4,5 metra długości, jednak standardowy rozmiar to 2-2,5 metra. Węże te są w stanie bardzo wysoko się podnieść z łatwością osiągając poziom twarzy dorosłego człowieka. Takie spotkanie oko w oko może być ostatnim wspomnieniem, bo nie dość, że czarna bamba jest duża, to jeszcze bardzo jadowita. Dawka jadu z jednego ukąszenia byłaby w stanie zabić nawet 20 dorosłych osób. Próba ucieczki jest raczej bezcelowa, bo czarne mamby są jednymi z najszybszych węży na świecie. Rekordowa zmierzona prędkość to 24 km na godzinę. Prawdopodobnie najbardziej znany dusiciel, który często pojawia się w literaturze i filmie. Pomimo wykreowanego obrazu strasznego węża i potężnych rozmiarów, nie stanowi większego zagrożenia dla człowieka. Jest jednym z najczęściej hodowanych węży w domowych terrariach, między innymi ze względu na jego spokojną naturę. Największy zmierzony boadusiciel miał niecałe 5,5 metra i ważył ponad 30 kg. Węże te dożywają nawet 40 lat, co jest rekordowym wynikiem w świecie węży. Gdyby przyjrzeć się boadusicielowi dokładniej, to na jego ciele widoczne są dwie szczątkowe kończyny dolne. Jest to dowód ewolucji i tego, że węże pochodzą od jaszczurek. Podobne kończyny posiadają inne gatunki boa i pytonów. Najdłuższy pyton birmański miał 5,74 metra, ale istnieją niepotwierdzone doniesienia o osobnikach osiągających nawet 7 metrów. W latach 90. XX wieku gatunek ten stał się popularnym zwierzęciem hodowlanym w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na Florydzie. Jednak hodowla szybko przerosła właścicieli i powszechne stało się wypuszczanie węży na wolność, które doskonale odnalazły się na nowym terenie, do tego stopnia że w ciągu kilku lat nie ostał się ani jeden dziko żyjący zając ani lis, a populacja innych ssaków została zredukowana nawet o 90%. Jest to gatunek dużego dusiciela żyjącego w Afryce. Nie dość, że pytony skalne są bardzo duże, osiągają nawet 6 metrów długości, to są też wyjątkowo agresywne i bardzo silne. Można powiedzieć, że to taki pudzian wśród węży. Potężne mięśnie służą do zabijania dużych ssaków, m.in. antylop, gusów czy krokodyli. Co ciekawe, jedna taka antylopa może wystarczyć za posiłek na cały rok. Wąż chwyta ofiarę, owija się wokół niej, a następnie połyka w całości i trawi leżąc niemal bez ruchu. Trawienie może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od wielkości połkniętego zwierzęcia. Kobra Królewska to największy jadowity wąż świata. Wszystkie kolejne w tym zestawieniu to dusiciele. Zamieszkuje Azję Południowo-Wschodnią, przeważnie gęste górskie lasy oraz dżungle bambusowe. Największy zmierzony osobnik miał prawie 6 metrów długości i ważył około 10 kg. Kobry królewskie doskonale pływają i poruszają się po drzewach. Ich jad jest bardzo silny. Ukąszenie może zabić dorosłego człowieka w kilka minut. Głównym pokarmem kobry królewskiej są inne węże, w tym osobniki tego samego gatunku, a więc mamy tu do czynienia z kanibalizmem. Pyton ametystowy to niejadowity wąż zamieszkujący Indonezję i Australię, znany ze swojego charakterystycznego ubarwienia i rozmiaru, jak przystało na zestawienie największe węże świata. Największy potwierdzony osobnik miał 7,2 metra długości, ale Pojawiły się doniesienia o wężach prawie 9-metrowych. Pyton ametystowy poluje na ptaki, gryzonie i inne małe ssaki. Osobniki większych rozmiarów są w stanie upolować nawet kangura. Zwykle czają się w wodzie, aż i ofiara podejdzie do wodopoju. Następnie chwytają ją i połykają w całości. Rekordowy pyton tygrysi liczył 8,23 metra długości i ważył 183 kg. Węże te są bardzo silne, umieśnione i masywne, co przykłada się na sporą wagę. Dorosłe osobniki osiągają grubość porównywalną z udem dorosłego mężczyzny. Pytą tygrysi świetnie radzi sobie w wodzie, na lądzie jest raczej powolny i ospały. Niemniej zdarzają się przypadki ataku na ludzi, ale bardzo rzadko są one śmiertelne. Choć nie jest najdłuższym wężem na świecie, to zdecydowanie najbardziej masywnym. Waga rekordowych osobników przekracza 250 kg, a największa anakonda, której długość jest nadal weryfikowana, miała 9 metrów długości. W przypadku tego gatunku występuje wiele trudności związanych z prowadzeniem oficjalnych pomiarów. Anakonda żyje w puszczy amazońskiej, terenie trudno dostępnym nawet współcześnie. Transport dużych osobników jest trudny. Między innymi ze względu na szybki rozkład w ciepłym i wilgotnym klimacie. Zdjęta z węża skóra może wydłużyć się nawet o 50%, co w przeszłości było powodem wielu sensacyjnych doniesień. Pojawiały się pogłoski o osobnikach mających nawet 18 metrów, jednak nie zostały one potwierdzone. Choć rozmiary anakondy robią wrażenie, nie jest ona realnym zagrożeniem dla człowieka. Jak dotąd nie odnotowano ani jednego śmiertelnego ataku anakondy. Pyton siatkowy to najdłuższy żyjący współcześnie gatunek węża. Można go spotkać w lasach tropikalnych południowej Azji. Najdłuższy pyton siatkowy, jakiego udało się zmierzyć, miał prawie 10 metrów długości i 160 kg wagi. Istnieją co najmniej dwa potwierdzone przypadki, kiedy to pyton siatkowy zabił człowieka. Jednym z nich była 54-letnia kobieta z Indonezji, która podczas pracy na polu kukurydzy została zaatakowana, zabita i połknięta przez pytona siatkowego. Kiedy następnego dnia rolnicy zabili węża, dokonali makabrycznego odkrycia. W jego wnętrznościach znajdowało się ciało martwej kobiety. Zdarzają się przypadki, kiedy to wąż źle oceni wielkość ofiary, i podczas próby jej połknięcia skóra nie wytrzymuje i pęka, zabijając samego węża. Jeśli ofiarą dusiciela padnie zwierzę z dużymi rogami, to nie połyka go w całości, a zatrzymuje się na głowie. Musi to być przerażający widok, kiedy ogromny wąż z wystającą głową antylopy trawi ją przez kilka tygodni, aż głowa odpadnie. Nawet największy pyton siatkowy nie może się równać z prawdziwym olbrzymem, jakim był wymarły już Titan Boa. Największy odkryty kiedykolwiek wąż. Żył około 60 milionów lat temu na terenie dzisiejszej Kolumbii. Według szacunków mógł osiągać długość 15 metrów oraz imponującą wagę. 1800 kg. Odkrycie kości czaszki pozwoliło ustalić, że najprawdopodobniej był on wyspecjalizowany w polowaniu na ryby i dużo czasu spędzał w wodzie. Titan Boa, przypominał Anakontę, również był dużym, masywnym dusicielem, któremu dużo łatwiej poruszało się w wodzie. Naukowcy zakładają, że do rozwoju tak dużego węża przyczyniły się warunki klimatyczne. Przede wszystkim wyższe niż obecnie temperatury. Dochodzące w strefie tropikalnej do 34 stopni Celsjusza. Czy tak duże węże mogą powrócić, skoro borykamy się z globalnym ociepleniem? Odpowiedź brzmi tak, ale nie wcześniej niż za milion lat. Obecnie człowiek zbyt intensywnie niszczy naturalne środowisko tych węży, aby mogły one swobodnie ewoluować.